Cześć moi kani, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Lukas, a to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 17. Już na samym początku chciałem wam bardzo gorąco podziękować za to, co zrobiliście pod poprzednim odcinkiem, za te wszystkie lajki i za te wszystkie wyświetlenia. Po prostu jest tego wow! Dzięki wielkie i mam nadzieję, że pod tym odcinkiem również będzie dużo lajków i właśnie w tym momencie już teraz możesz zostawić łapkę w górę. A ja teraz pokażę wam fajny sposób na to, jak można zarobić szybko pieniądze i ogólnie wykonamy sobie w tym odcinku parę, myślę, że prostych misji. Tak więc przechodzimy tutaj w jakieś sobie wyznaczone miejsce, na przykład na pole numer 19. Odwiedzamy to pole i zobaczmy, co tu generalnie możemy zrobić. Możemy to pole kupić, ale możemy także, jak widzieliście w odcinku poprzednim, możemy także te pole po prostu uprawiać tutaj u właściciela Alexa Younga. Najfajniejsze jest to, że oni po prostu dają nam wszystkie maszyny potrzebne. Jak widzicie, za każdym razem jest inny zestaw maszyn, tak więc niech ogólnie zostanie ten zestaw, który jest. I generalnie co jest w tym fajne? Fajne jest w tym to, że jak widzicie, mamy tutaj maszyny od naszego, można powiedzieć, właściciela tego pola. Tak więc zamontujmy sobie to. Jak to się montuje? Na X, znaczy na Q, dobra. I teraz musimy nasz opryskiwać także tutaj zamontować. No i świetnie. Hop. Dobra, mamy to. Pole ogólnie nie jest duże, więc myślę, że szybko się z tym uwiniemy. Czekajcie, musimy rozłożyć opryskiwacz. Rozłóż, podnieść. O Jezus, nie tak, to chciałem. Dobra, musimy rozłożyć, opuścić. No i w sumie możemy zacząć jak gdyby opryskiwanie. Tylko jeszcze by trzeba było włączyć ten opryskiwacz. Nie wiem, na którym się go włącza, chyba na B. Tak, na B się go włącza. Ja sobie trochę oddalę kamerę. On jest strasznie duży, więc tutaj akurat to opryskiwanie powinno nam całkiem szybko pójść. O, patrzcie, włączamy sobie trójeczkę i pyk, lecimy. No i elegancko. I patrzcie, co jest ogólnie fajne. Można to zrobić bardzo, bardzo szybko. I to naprawdę nie są żadne kody do tego. Już wam mówię, jak to się robi. Patrzcie, pojeżdżacie sobie normalnie na pole. Mi się wydaje, że to jest bug tej gry i że po prostu w kolejnym update'cie oni to zmienią. Ale dopóki to działa, więc można z tego spokojnie korzystać. Wjeżdżacie na pole, włączacie sobie tempomat na trójce i następnie przytrzymujecie sobie dwójeczkę, tak? I patrzcie, jak sruło, można sobie normalnie tutaj śmigać po tym polu. Po prostu fajne to jest, tak? Naprawdę jest to fajne, bo można tutaj szybko kasy zarobić. A dodatkowo, jak szybko to pole obrobicie, nieważne, czy tam, kurde, zasiejecie, czy opryskacie, czy po prostu zbierzecie plony, to im to szybciej zrobicie, tym macie większą premię czasową. A także no całkiem fajnie, opłaca się tak robić. Więc nie wiem de facto, czy to jest bug tej gry, czy po prostu tak ma być, ale wydaje mi się, że po prostu w kolejnym update'cie już tego nie będzie. Dobra, jeszcze tutaj przejedziemy raz i powinno być Lites. No i pyk, mamy. No i patrzcie, zarobiliśmy 2000, prawie połowa z tego dostaliśmy jako premię czasową, więc de facto trzy klocki poszły do naszej kieszeni. Zobaczmy, co można zrobić tutaj na tym polu. To pola ogólnie są dosyć małe z tego, co mi się tak kojarzy, więc myślę, że szybko to zrobimy. To chyba już są nawet plony dojrzałe, czy nie? Czekajcie. No może nawet już są plony chyba tutaj dojrzałe w tym polu. Klikamy R, a jednak nie, jednak tutaj też by trzeba było coś ponawozić, ale jak widzicie, tutaj mamy znowu inny zestaw do nawożenia. No dobra, nie, czekajcie, wezmę sobie tamten był lepszy, ten mi się bardziej podoba. Także bierzemy kolejny zestaw, pyk, tym razem Ferguson. Dobra, mamy to. Teraz muszę tu podjechać po mój opryskiwacz, który jest także bardzo, bardzo duży, jak widzicie. O Jezus, dobra.
Czekaj, no a chciałem to zapiąć, czemu nie mogę? Dobra, mogę przyłączyć. A teraz tak, muszę go rozłożyć, czyli na X się rozkłada. I jeszcze jedno ramię, pyk. Nie, po prostu masakra, patrzcie. O, czekajcie, bo chyba w znak zachodzę, kurde. Oj, zbuliłem znak, tak nie chciałem, no ale dobra. Cyk, teraz tu podjedziemy na pole. Ale on jest jebitnie duży, nie wierzę. Czekaj no. Dobra, włączamy na B. O. I można jechać sobie, pyk. Patrz, jaki jest fajny efekt, jak to wszystko, kurde, fajnie widać. Sobie wyłączę tam podpowiedź. Patrzcie, po prostu bajeczka. Ten efekt tej wody, no po prostu tutaj jest każdy szczególik najmniejszy dopracowany w tej grze. To naprawdę mi się bardzo, bardzo podoba. Elegancko, kurde, a z tej strony jeszcze, o, pyk. Nie, no po prostu bajeczka to jest, po prostu beautiful, mua. Dobra, robimy oprysk. Trochę sobie tu zjechałem za fest. Ale dobra, myślę, oj, fest tu zjechałem, strasznie fest. No dobra, ale nic nie zrobimy, czekajcie, muszę tak objechać tutaj trochę. Mi się chyba za bardzo nie pokazuje, które miejsca już są, ale dobra. I teraz patrzcie, włączam trójeczkę, przytrzymuję dwójkę. I co, nic się nie dzieje? A ciekawe dlaczego. Może to nie na każdym traktorze działa. A widzicie, patrzcie, tutaj nie działa, kurde, no. Duszę dwójeczkę, no i nic. No niestety się nie da. Dobra, czyli chyba nie wszędzie to jednak działa. Ale jak widzieliście, tutaj ogólnie na kombajniku, a czy na tamtym opryskiwaczu spokojnie to działało, także gites. Dobra, ostatnia rundka, o kurde, ostatnia rundka, tak mi się wydaje. Oj, 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 dobra, trochę tutaj poobuliłem, ale spokojnie zdążymy. Ostatnia rundka z oprysku. I będzie gites. Ogólnie jak tak patrzę, to te pola nie wszystkie są proste. Jedne mają na przykład takie spady, inne mają jakieś takie, kurde, doliny. Naprawdę jest to bardzo realistyczne w tej grze. No i ogólnie to bardzo, bardzo fajnie wygląda. A sobie jedziemy tutaj ładnie. Pyk. No i mamy, patrzcie, kolejna premia. Tym razem troszkę mniejsza, ale ogólnie 2,5 klocka przeszło jest nasze. No i spoko, czekajcie, mogę coś tu jeszcze u niego raz zrobić, czy już nie? Jak to tu u niego wygląda, tego kolesia? Aha, ogólnie nie ma on do nas żadnej misji, ale jak widzicie, James Harris, tu jest taki pasek postępowania i im ten pasek jest większy, tym podobno możemy później jego pole możemy kupić za niższą cenę, tak to tutaj generalnie działa w tej grze. Zobaczmy, co tu jest ciekawego. A, tutaj kolejne nawożenie, no w sumie nie wiem, czy to chcę nawozić po raz kolejny. A czekajcie, weźmiemy jeszcze raz tutaj to nawożenie. Zobaczmy, czy tym traktorem po prostu da się to jechać szybciej. On ogólnie ma 73 szybkości, więc powinno się dać. Proszę mi to zamocować. O, dobra, dzięki. Podobny zestaw jak poprzednio, tylko że trochę inny traktor jest. No ej, ale ja bym chciał, żebyś mi... Ach, czekajcie, źle. Krzywo podjechałem. No co za koleś, no. No odłącz, przyłącz, opuść, nie no, albo krzywo podjeżdżam, albo co jest nie tak. O, dobra, teraz się podłączyło. Czekajcie, muszę to znowu rozłożyć dziadostwo. A se objadę, a co tam? Będę tam wycofywał.
Dobra. Okej, okay. Siewnik, znaczy ten opryskiwacz włączony. Syk. Trójeczka. Oj, 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 oj. Dobra, jest chyba dobrze. Jest trójeczka, teraz tak, patrzcie, dwójeczka włączamy. No i też nie działa, kurczę, ciekawe, czemu tam to działało. Może to tylko na jednym rodzaju ciągnika działa. A to ci psikus, patrzcie, no. A nie, jednak działa, patrzcie, teraz może... Może pod górkę było, faktycznie. O, pajak poszedł, kurde. Po prostu, kurde, rolnik, pierwsza klasa. Dobra. Nakręcamy. Cyk. I lecimy dalej. O, przyspieszył znowu. No i pyk. To jest akurat bardzo fajne, że mamy na samym początku, kurde, dostęp do takiej dużej ilości maszyn. Możemy sobie tutaj wszystko pooglądać, popróbować. I naprawdę bardzo, bardzo fajne to jest. Akurat pod tym względem. Czekaj, chyba żem gdzieś nie popsikał tego. Oj, 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 ale teraz dałem plamę chyba. Chyba, że tutaj jeszcze to chodziło. Czekajcie, może akurat tak. Dobra, może damy radę. Jednak nie, jednak gdzieś minąłem. Ale ja wiem gdzie, tutaj chyba źle na początku trochę zacząłem. Także jeszcze raz zaczniemy. Trochę oprysku mu tu zmarnuje, myślę, że się nie pogniewa. Tu musimy jeszcze raz tutaj przejechać, bo tutaj wiem, że tutaj było coś nie tak. O właśnie, w tym miejscu. To mi wystarczy? Chyba nie bardzo. Kurde, gdzieś coś pomijałem. Za szybko to chciałem zrobić. No i patrzcie, co się stanęło, no. A, co tam? Opryskamy mu dwa razy, będzie mu lepiej rosło. Trochę, trochę więcej nawozu mu zużyje. Ja tak serio, no to nie wiem, gdzie to źle, ponałoziłem, bo wydaje mi się, że wszędzie jest ponałożone już. O, dobra, pykło. Mamy tak, 3300 plus 800 za premię, czyli 4 przeszło. Klocki wędrują do naszej kieszeni. Dobra, to by ogólnie było tyle z nawożenia. Zobaczmy, co tu ogólnie jeszcze można robić. Zielone pola to znaczy, że rośnie, tak? Czyli tutaj generalnie się raczej nawozi. Usuń łęciny. O Jezus, czekajcie, a tak z ciekawości. Zobaczymy sobie, ile by to kosztowało usunięcie łęcin. Dajmy sobie R. O Boże, czekajcie, usuń łęciny. Generalnie to możemy wykonywać przez 2 godziny.
możemy za to dostać 44 tysiące euro, ale jak wiecie, mamy też premię czasową, więc powiedzmy sobie, że około 80-75 euro można tutaj spokojnie na tym zarobić. Ale my tego robić nie będziemy na pewno tutaj, bo jest to trochę za duże. Zobaczmy, co na tym polu można zrobić. To pole jest trochę mniejsze. Więc tu generalnie można będzie jakieś żniwa zrobić. O, zbieranie plonów. No i ekstra. Mamy tutaj 10 tysięcy euro. Oczywiście jakaś premia czasowa. Także pyk, bierzemy. O, ale kombajni. Akros 595. Cyk. Ajajajajaj. Krzywo sobie podjechałem. Czy muszę jeszcze raz? No i gitara. Teraz tak. Muszę kombajnik rozłożyć. Pyk. Nie wiem, czy on tu chce pokłos, czy nie, ale włączymy sobie pokłos. No i co? Możemy w sumie śmigać chyba, nie? No i okej, jedziemy. I patrzcie, generalnie wciskam sobie dwójeczkę, no i kombajn jedzie z maksymalną szybkością 33 km na godzinę. Więc takim oto sposobem, raz, że mogę szybciej to pole skosić, a dwa, że dostanę większą premię czasową, no i oczywiście szybszy zarobek, tak? Nie wiem, jak długo to będzie działać, jak już mówiłem, ale myślę, że po kolejnym większym update'cie farmingu wezmą i po prostu to wyłączą. Chyba, że zostawią, no nie wiadomo, ale ogólnie fajnie, że taka opcja jest. Po prostu bajerancko to wygląda, naprawdę. Jaram się tą grą strasznie. A jak śmiga, zobacz, no kurde. Syk. Fajne intro nawet by można z tego było nakręcić, wam powiem, tak szczerze. Tylko że ja nie obrabiam filmu, dlatego mi to intro jest tak w sumie średnio na jeża potrzebne. Generalnie oprócz takich właśnie pojedynczych odcinków, jak teraz są z kampanii i z multiplayera, które będą już też za niedługo, planuję dla was robić może raz w tygodniu, może dwa, zobaczymy jak tam to wyjdzie, jakieś takie właśnie live'y z farminga. Tylko zobaczymy jeszcze, jak to dokładnie uda się wszystko zrealizować. Tutaj najważniejszym problemem, kurde, jest czas, naprawdę. To jest, z tym czasem u mnie jest trochę ciężko. Ale tak jak już mówiłem, będę naprawdę się starał, żeby z farminga było jak najwięcej odcinków, bo widzę, że te odcinki wam się podobają. I generalnie lubicie tą serię, także powiedzmy sobie, że farming będzie teraz w tym okresie jesiennym właśnie dominował na moim kanale. Elegancko, pa jak poszedł, kurde. No, jeszcze tak z dwa razy i wydaje mi się, że będzie gites. O, i pomyślcie sobie, żebyście w takim tempie mieli, kurde, kosić całe to pole. Byście go kosili do jutra. A najgorsze jest to, że nawet jak zapiszecie grę i wyjdziecie, a nie zrobicie za zadanie do końca, to ona i tak wam po prostu się anuluje, więc de facto musielibyście poświęcić 2,5 godziny,
żeby po prostu to pole całe skosić. Także naprawdę szacun dla kogoś, kto by poświęcił tyle czasu. Ja rozumiem, że są tacy maniacy, którzy lubią tą grę na tyle, że mogą tutaj 2 godziny kosić to zboże, ale kurczę, no to już nie dla mnie, naprawdę. No, wydaje mi się, że jeszcze raz na dół i raz do góry i powinniśmy mieć już tą misję ukończoną. Wskaźnik z przeciążeniami jest czy z czymś tam, patrzcie. Ale to fajne jest wszystko, kurde, takie nowiusieńkie, fajniutkie. O, patrzcie jak zboże leci. Ty, tego żem nie widział jeszcze. Pano, jeden z drugim, zobacz na tu leci zboże. A jak się napełni, o. Nie, no po prostu to jest bajera, naprawdę. Kurde. Koszenie zboża na wsiach polskich, naprawdę. I ostatnia rundka do góry. Ale to zapieprza to zboże. A, no i w sumie mamy. No i patrz, zarobiliśmy 10 tysięcy. Plus połowę, zawsze jak mówiłem, jest na premię. Nawet tutaj jest trochę więcej niż połowa. Czyli 5700 za premię czasową. No i generalnie mamy 60 prawie tysięcy już tutaj na koncie. Zobaczmy generalnie, co tu można jeszcze zrobić na tym polu. Czy tu coś jeszcze są jakieś zadania do zrobienia, czy też nie już. Tutaj jest tylko nawożenie, ale to nawożenie w sumie już było dzisiaj. Więc tego bym nie robił. Tu mamy jeszcze jedno pole ze słonecznikiem, tylko teraz nie wiem. Aha, on tam na dole jest. Z pole numer 13. A zobaczymy, może nam się uda jeszcze ten słonecznik skosić dzisiaj. Mamy trochę czasu w sumie. Więc może dalibyśmy nawet radę. Gold Creed Pacific Grind. Ojejku, dobra. Tu gdzieś powinien być ten taki właśnie ding. O, jest ten ding, którego ja szukam. Cyk. A, tu też trzeba ponawozić. Myślałem, że będzie tutaj już zbieranie. Tutaj patrzcie, jednak kurde nie, no. Czyli tu też jednak nawożenie tego pola jest. A, i to jest, patrzcie, tutaj generalnie w tej grze jest kilku właścicieli tych pól. U tego już żeśmy coś robili kiedyś, chyba żeśmy nawet u niego nawozili. I on generalnie ma tutaj jeszcze drugie pole, więc jego prestiż rośnie chyba, wydaje mi się, tutaj do dwóch pól jednocześnie. Czekajcie, zobaczcie, co tu jeszcze można byłoby ewentualnie zrobić. Tu są pola zebrane. Pola zebrane. Tu jest pole numer 3. Uschnięte, zaorane. Są tu jakieś? Nie ma tutaj zaoranych. Czerwone to są uschnięte łęciny. To jest pole trochę duże i trochę takie kwadratowe, więc de facto tego bym tu nie chciał robić. Gotowe do zbioru jest 17. A czy tutaj... czekajcie, nie gotowe, to jest 4 na pewno. A co tu rośnie na tej czwóreczce? A to chyba kukurydza rośnie. Czy to jest słonecznik? Nie, to jest... A nie, to słonecznik był, tak mi się właśnie wydaje. Czekajcie, zobaczymy. 16, 40... Dobra, w sumie możemy jeszcze tą kukurydzę zebrać. I na tym sobie ten odcinek zakończymy. Jest nasz New Holland. Elegancko. Patrzcie, mamy na to 40 minut. Ciekawe, ile nam to zajmie.
Dobra. Musimy nasz kombajn rozłożyć. A, dobra. Czekajcie, włączę sobie podpowiedź, bo aż tak dobry to ja w tym jeszcze tutaj nie jestem. Opuść niewiarkę na V. Przełączamy się z powrotem. Że co? Ale przecież jestem przełączony. Podnieś żniwiarkę, rozłóż żniwiarkę. No i a, dobra, trzeba ją jeszcze rozłożyć, ok. A, to też takie dosyć szerokie jest, patrzcie. No to spoko. Myślałem, że to nie jest aż takie szerokie. Dobra, włączamy. No i trójeczka, pyk. A jak poszedł z tą kukurydzą, a jedziesz z tą kukurydzą, jedziesz. A co, oj, tutaj pominąłem, kurde, dobra. A jak leci, zobacz no, kurde. Elegancko. No i patrzcie, tutaj generalnie szybko to idzie. Jakby nie było. Dobra, wyrównamy sobie to pole. Cyk. Dobra. O, jest w miarę prosto. Także jedziemy dalej. Aj, to musimy poprawić, bo to już tak nie może zostać. O, musi być dokładnie skuszone, pyk. Hej, no czemu go nie załapało, kurde. Dobra, mamy go. Ojcie, mamy, bracie. I patrzcie, mamy generalnie 1/4 tego pola obsieczonego. Jak ładnie, równiuczko, kurde. Jakbym to wycinał nożyczkami od, kurde, linijki. Oj, tam jakiś pagórek był, widzieliście? Jedziemy, jedziemy! Ale to pięknie wygląda, jak to się tak nabiera, o cyk, i leci ta kukurydza. To nie, to jest chyba słonecznik, czekajcie, się pomyliłem z tą kukurydzą, to jest słonecznik chyba.
A, to słonecznik jest, przecież to widać nawet. Oj, się rozpędziłem. O, to słonecznik jest. Cyk. Dobra. Oj, 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 nie, 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 tak. Dobra, teraz powinno być dobrze. Co on tak schodzi jakoś ten kombajn? No i patrz, jesteśmy w połowie tego pola, a zajęło nam to de facto 10 minut, chyba nawet nie jeszcze. Także wszystko nam sprawnie idzie, elegancko. Oj, zostało mi tam coś, kurde. Ale myślę, że taki kawałeczek, czy nie, ta chyba w sumie poprawi, bo to głupie naprawdę wygląda. To tak nie może być. Myknę sobie to. O, dobra, teraz jest kites. Elegancko, dobra, jedziemy dalej. Mamy tutaj telefon drynda. A no tak, dobra, coś mi tutaj dryndało, ale to nieważne. Jakbyście kiedyś, moi kochani, chcieli, po prostu możemy sobie wziąć i odpalić kiedyś na live koszenie tego dużego tam pola. Nie ma żadnego problemu. Jeśli macie tylko ochotę, oczywiście dajcie znać w komentarzu, a na pewno takie coś sobie zrobimy. No, odcinek to się nie daje, bo to jest trochę nudne by było. A na live'a wydaje mi się, że spoko. Moglibyśmy przy okazji pogadać, coś porobić. Także jak najbardziej. Jestem za. Aj, czemu tak ty mi to tak jakoś krzywo bierzesz, no? Dobra, trójeczka, dwójeczka i jedziemy.
No i czemu nie przyspieszasz? Przyspiesz! O, elegancko. Perfekto! A, możecie również napisać w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku. Czy po prostu robimy jakieś takie, nie wiem, robimy po prostu coś takiego, że uprawiamy nasze pole od początku do końca. Czy po prostu, nie wiem, chcecie coś ze zwierzętami, żebyśmy jakieś, nie wiem, świnki, kurde, kupili, krowy, albo coś w tym stylu. Ogólnie możecie pisać w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć. Więc ja wtedy wezmę po prostu, pomyślę, co by było takie w miarę fajne i na pewno coś z tego wybiorę. Dobra, jeszcze tutaj mi uciekły dwa słoneczniczki. O, dobra. Myślę, że później to już na raz wezmę i będzie spoko. Nawet nie trzeba było całego. Dostaliśmy za to 16 tysięcy euro plus 8 tysięcy premii. Dobra, moi kochani, więc w tym odcinku to by było na tyle. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę. Pamiętajcie także o subskrybowaniu mojego kanału, bo dzięki temu jesteście na bieżąco z tym, co tutaj u mnie, nie tylko na roli, ale także i na budowie się dzieje. Pamiętajcie także o Instagramie i Facebooku. Trzymajcie się. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Hejos!